Szanowni Państwo, ja nazywam się Piotr Kiszka i opowiem Państwu o kilku ciekawych rozwiązaniach firmy Fronius, które sprawiają, że operator czy programista robota spawalniczego będzie miał mniej powodów do frustracji, a jego szef będzie z uśmiechem patrzył, jak roboty na produkcji śmigają. Zanim jednak to zrobię, opowiem ciut o historii Froniusa, czym jest firma Fronius, czym się zajmuje i pokażę film akcji, który pomoże nam zorientować się w tym, gdzie pracują nasze spoiny. Kilka słów o historii firmy, jak to się zaczęło. Pan Günther Fronius zaraz po II wojnie światowej ucieka do Austrii, gdzie realizuje swoją pasję, czyli praca przy ładowaczach akumulatorów. To była złota rączka, już w Rumunii się tym zajmował, miał swój własny warsztat, a w Austrii zaczął produkcję ładowaczy do akumulatorów. Legenda głosi, że gdzieś podczas pracy z ładowaczami zainteresował go łuk spawalniczy, zainteresował go łuk i gdzieś z tego zainteresowania przeszedł do produkcji spawarek kilka lat później. Teraz w przemyśle, samym przemyśle automotive 50% robotyzacji spawalnictwa pracuje na urządzeniach Fronius. Jest to firma rodzinna, to znaczy, dlaczego o tym mówię, kontrolowana obecnie przez wnuczkę pana Froniusa, panią Elizabeth. Ma to ogromny wpływ na to, jak finansowana jest działalność Froniusa. Na kilka tysięcy, teraz 4,5 tysiąca pracowników Froniusa globalnie, prawie 1000 ludzi pracuje w zakładzie R&D, tylko na tym, żeby wymyślać nowe technologie, patenty i na ten moment Fronius ma zarejestrowanych 1200 patentów działających i w spawarkach, i w innych urządzeniach, które produkuje, a są to poza spawarkami inwertory do systemów fotowoltaicznych. Obecnie w samej Polsce połowa gospodarstw domowych pracuje, korzysta z falowników firmy Fronius. I trzecia jednostka biznesowa, trzecie urządzenie to jest ładowacz akumulatorów, czyli tak naprawdę to, od czego zaczęła się historia firmy Fronius. Obiecałem film akcji i to jest film, gdzie zobaczycie Państwo między innymi spawacza na dachu wieżowca, dwie kobiety za kierownicą, jedna z nich będzie w podczasku, druga będzie prowadziła bardzo ciężką maszynę i będzie jeszcze ekipa czarnoskórych strażaków w akcji.
drodzy Państwo, produkcja tego filmu była tak kosztowna, że naprawdę warto pokazywać go na każdego tego typu spotkaniu, na każdym z tego typu spotkań. Powoli przechodząc do sedna mojej prezentacji, krótko jeszcze powiem o tym, gdzie Fronius pracuje, w jakich branżach. Właściwie wszędzie tam, gdzie się spawa dużo, tam Fronius jest obecny i ma dla konkretnych branż, dla konkretnych produktów, rozwiązań, no, specjalne rozwiązania. Fronius przez wielu kojarzony jest jako główny dostawca z branży automotive, natomiast prawda jest taka, że w energetyce, w branży yellow good, czyli maszyn ciężkich, czy na przykład commercial transportation, produkcja naczep, tam Fronius też jest już od dawna i ma dla tych produktów też konkretne rozwiązania. Pojazdy użytkowe, bardzo ciekawy temat obecnie, szczególnie w Polsce. Duże finansowanie otrzyma branża, która zajmuje się między innymi produkcją wozów strażackich. Gminy otrzymują dużo pieniędzy na zakup, na wymianę swojej floty i mamy we Froniusie kilka otwartych, dużych projektów z firmami, które albo wchodzą, albo są już w tej branży, które zajmują się właśnie produkcją, zabudową samochodów ciężarowych pod kątem wozów strażackich. Dobrze, to tyle o firmie, o historii firmy, o tym, czym się zajmujemy. A teraz główny temat mojej pracy, mojej prezentacji to funkcje asystenckie w spawaniu zrobotyzowanym. Pod funkcjami asystenckimi mam na myśli drobne, nieraz wydawać by się mogło, rozwiązania, które w znaczący, dramatyczny wręcz sposób poprawiają komfort pracy operatora przede wszystkim. Te funkcje asystenckie, różne rozwiązania softowe, hardware'owe dostępne są w systemach zrobotyzowanych Froniusa, które widzimy teraz na slajdzie. To jest od konwencjonalnych systemów MIG-MAG, w systemach PowerDrive czy Push-Pull, kilku podajników, do systemów już specjalnego przeznaczenia, na przykład wysokowydajnego spawania w metodzie TIG, gdzie Fronius opracował specjalny patent do chłodzenia dyszy spawalniczej, do palnika spawalniczego w tej metodzie i umożliwia na przykład spawanie blachy bez przygotowania, dwóch blach dziesiątek bez przygotowania w jednym przejściu z pełnym przetopem. W metodzie TIG, czyli zachowując tą piękną estetykę tego procesu. Podobnie jak systemy tandemowe, czyli takie, w których korzystamy z dwóch zsynchronizowanych urządzeń, w tandemie CMT lub TPS i z kolei taki proces Twin Push umożliwia spawanie, wykonanie w jednym przejściu połączenia spoiny pachwinowej blach dwudziestek i spoiny wykonania spoiny piątki z odpowiednim przetopem przy prędkości do 2 metrów na minutę. I gdzieś taka może koronacja tych procesów spawania bardziej pod względem prędkości, wydajności, czyli hybryda, połączenie czystej wiązki lasera i łuku spawalniczego. Fronius opracował tą głowicę jako pierwszy, połączenie wiązki lasera z łukiem elektrycznym jako pierwszy, oczywiście pod kątem wykorzystania w przemyśle automotive. Możemy spawać blachy o bardzo cienkich grubościach albo blachy z prędkością dochodzącą do 10 metrów na minutę. I w końcu udało nam się dojść do funkcji asystenckich. Opowiem o kilku takich rozwiązaniach, które są jakby najlepiej przedstawiają obraz tego, jak Fronius rozwija swoje systemy pod kątem robotyzacji, ale proszę mieć świadomość, że te funkcje, które tutaj pokażę, to jedynie część możliwości oczulnikowania systemów Froniusa w robotyzacji, które mamy do dyspozycji. I tak. Pierwszą taką funkcją asystencką, jeżeli można ją tak nazwać, jest system WireSense. Czym jest ten system? Tutaj poproszę o film. To jest tak jakby zaawansowany touch sensing, a więc drut w tej funkcji staje się czujnikiem. Na drucie jest podawane napięcie, a ponadto, jak Państwo zauważycie, ten drut jest próbkowany, tak, mechanicznie przez układ podawania drutu, z taką precyzją, że jesteśmy w stanie bardzo szybko
wykryć zmiany w grubości materiału, czy na przykład szczeliny technologicznej z dokładnością do 0,1 mm. Taki system pozwala w ciągu 2-3 sekund przed rozpoczęciem spawania detalu sprawdzić dokładność przygotowania tego detalu i jeżeli by się okazało, że ten detal ma nagle milimetr szczeliny, przy czym poprzedniej nie miał w ogóle, to urządzenie po takim pomiarze jest w stanie wybrać odpowiedni program spawania przeznaczony do spawania właśnie z taką szczeliną. Jest to no, taka nie, dość, można powiedzieć, rewolucja, szczególnie dla produkcji wielkoseryjnej. Tam, gdzie na przykład TouchSense czy inne do tej pory stosowane metody były po prostu zbyt wolne. Tutaj bez żadnego dodatkowego oprzyrządowania, żadnych czujników laserowych, samym drutem jesteśmy w stanie znacznie zniwelować wady czy złom na produkcji. Kolejną funkcją asystencką, o której chciałem powiedzieć, jest Teach Mode. Teach Mode z kolei wykorzystuje również takie specjalne probkowanie drutu i utrzymywanie napięcia na drucie po to, żeby z kolei operatorowi, programiście robota spawalniczego ułatwić pracę. A w jaki sposób? Po ustawieniu odpowiedniej długości wolnego wylotu podczas uczenia robot często dochodzi do niewielkich kolizji albo wyginania się drutu przez to, że no po prostu podczas uczenia ten robot przechodzi przez materiał. Każda taka kolizja, wygięcie drutu spawalniczego tej końcówki wymaga wyprowadzenia kilku centymetrów tego drutu, obcięcia i rozpoczęcia procesu od nowa. W przypadku Teach Mode drut jest próbkowany, jest na nim napięcie i w momencie kontaktu z materiałem, nawet jeżeli ten kontakt dzieje się przy bardzo dużej prędkości, to tutaj gdzieś będzie, o właśnie w tym momencie pokazane, ten drut się na tyle szybko chowa, że nie ma możliwości, aby się zdeformował. To się wydaje bardzo prostym rozwiązaniem, natomiast ogromnie poprawia pracę operatorom i mnóstwo czasu oszczędza właśnie na obcinaniu tej końcówki drutu i pilnowaniu tej długości wolnego wylotu. Kolejną funkcją asystencką jest SIM tracking. Jest to też wykorzystanie parametrów procesu do tego, żeby zareagować na to, co się dzieje złego w procesie w trakcie, ale bez wykorzystania żadnego dodatkowego hardware'u. I tutaj w tym momencie, jak Państwo zauważycie, podczas spawania, wykonywania tego złącza TO-owego następuje deformacja tej górnej blaszki. Zaczyna nam podczas procesu się wyginać i nie ma to znaczenia dla wykonania poprawnego złącza. Jak to działa? SIM tracking wymaga spojiny zakosowej. Mamy kontakt prądowy z dolną blachą, z górną blachą. Urządzenie mierzy nam napięcie na dole i na górze na tyle szybko, że w razie jakichś zmian w tym napięciu, czyli inaczej mówiąc, coś się złego dzieje z materiałem, jest w stanie tak szybko zareagować, że na bieżąco aktywnie koryguje nam ścieżkę robota spawalniczego. No i TouchSense, oczywiście TouchSense jest to standardowa funkcja w wielu urządzeniach na robotach spawalniczych. No muszę o nim powiedzieć, chociaż w sąsiedztwie już takich funkcji jak WireSense czy Teach Mode, no staje się to rozwiązanie dość, wydaje się to rozwiązanie być już dość prymitywne. WireSense polega na uczeniu robota ścieżki spawania poprzez kontakt prądowy z początkiem i z końcem spoiny, po prostu. Tutaj film z naszej celi spawalniczej, w jaki sposób jest to na Froniusie realizowane. Funkcja standardowo dostępna, tak jak poprzednie w systemach Froniusa. Mieliśmy sygnał początek, sygnał koniec i za chwilę robot będzie mógł przejść do wykonywania procesu spawania. Tutaj możemy też zauważyć różnice w szybkości działania właśnie touch sensingu i tego, co wcześniej pokazywałem WireSense'a. Nie dość, że tutaj mamy tylko początek, koniec spawania i wolno, to w WireSense'ie mamy
znacznie szybciej i możemy wykorzystać drut również do sprawdzania szczeliny technologicznej czy grubości materiału. Pozostałe funkcje asystenckie, o których dzisiaj chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, to no, takie ciekawe rozwiązanie, które Fronius proponuje jako rozwiązanie problemu zwarcia drutu do elementu, czyli sytuacji, w której końcówka drutu przy zakończeniu procesu spawania pozostaje w jeziorku spawalniczym, krzepnie razem ze spoiną. Oznacza to w przypadku robotyzacji, że ten robot podczas próby odjechania od spoiny będzie miał, wykryje kolizję, ten drut, takie siły zadziałają na robot, że robot wykryje kolizję, zatrzyma proces, no i tracimy czas, tracimy pieniądze. Kolejną funkcją jest również jedna z konsekwencji zwarcia drutu do elementu, czyli tak zwany efekt makaronu. Dzieje się to wtedy, gdy mamy albo problemy z odpowiednim, ze złym przyłączem masy na przykład, czyli jakieś interferencje w całym obwodzie prądu spawania, czy mamy źle dobrane parametry prądowe do spawanej aplikacji. Może się wydarzyć tak, że łuk nie zajarzy się podczas podawania i kontaktu z materiałem spawanym, albo będzie się jarzyć niestabilnie, jarzyć i gasić. Efekt jest taki, że mamy spoinę mniej więcej tak jak na zdjęciu. I tutaj Fronius też proponuje standardowe rozwiązanie spawarek TPSI, czyli wykrycie momentu, w którym mimo podawania tego drutu występują parametry prądowe typowe dla tego problemu. Fronius to wykrywa i automatycznie przerywa proces, czy daje sygnał do jednostki nadrzędnej o tym, że coś jest nie tak. Jednym z kolejnych też częstych problemów w robotyzacji spawania jest upalanie tak zwanej końcówki prądowej, czyli sytuacja, w której na przykład przez nagromadzenie opiłków drutu w końcówce prądowej czy problemy z układem podawania drutu, końcówka drutu stapia nam się w końcówce prądowej. Oczywiście od razu mamy stop procesu, wadę na produkowanym detalu, no i tracimy czas. W tym przypadku Fronius również ma standardową funkcję, która wykrywa brak łuku elektrycznego pomiędzy zmasowanym materiałem spawanym a drutem w końcówce prądowej i przerywa proces lub reaguje w taki sposób, jak integrator stanowiska czy operator tej maszyny to ustawił. Kolejny dość ciekawe rozwiązanie Froniusa, które w znaczny sposób tutaj z kolei może pomóc oszczędzić na kosztach procesu. Jest to regulator gazu osłonowego, czyli urządzenie, które instalujemy w podajniku drutu w systemach zrobotyzowanych. I oprócz tego, że jest to urządzenie, które jest w stanie zapobiec nam sytuacji, w której gazu jest albo za mało, albo za dużo, albo w ogóle go nie ma, to dodatkowo ten przepływ gazu nam reguluje. To znaczy na urządzeniu czy na zdalnym sterowniku stanowiska możemy zadać odpowiednie natężenie przepływu gazu osłonowego i urządzenie dba o to, żeby od początku do końca procesu ten przepływ był na tym samym zadanym poziomie. Są dwie główne korzyści, które wynikają z tego rozwiązania. Pierwsza to taka, że regulujemy sobie w znaczący sposób przebieg procesu spawania. Wszystko się odbywa regularnie, nie ma zbyt dużego wypływu gazu przed czy po. A dwa, no to oczywiście oszczędność gazu. Typowym dla robotyzacji spawania, szczególnie w detalach, które zawierają wiele spoin, jest to, że tracimy mnóstwo gazu na każdym zajarzeniu i wyłączaniu procesu spawania. Przy każdym zajarzeniu dochodzi do, jeżeli nie mamy tego typu urządzeń, dochodzi do zbyt dużego wypływu gazu. Jest takie buchnięcie tego gazu, ono nie ma zbyt dużego wpływu na jakość spawania, natomiast niepotrzebnie zużywa zbyt dużo gazu osłonowego. Ciekawą funkcją tego rozwiązania jest również to, że odpowiednio zadane przez nas natężenie przepływu gazu możemy przypisać do konkretnego joba spawalniczego, czyli programu spawania, który wybiera podczas pracy robot spawalniczy.
I kończąc już opowiem o kolejnej takiej funkcji, urządzeniu, które poprawia komfort pracy, ogranicza przestoje podczas spawania na robocie spawalniczym, to są czujniki końca drutu. I tutaj we Froniusie oferujemy 3 takie rozwiązania. To znaczy taki czujnik drutu możemy zainstalować w podajniku drutu, czyli już prawie na samym końcu tej ścieżki podawania drutu w procesie spawania. Taki czujnik końca drutu możemy zainstalować na beczce, jeżeli to jest nasze źródło naszego materiału dodatkowego. I taki czujnik drutu możemy zainstalować na adapterze na szpulę, jeżeli w robocie spawalniczym drut podawany jest ze szpuli. Oczywiście, jeżeli drut się kończy, to czujnik wysyła sygnał do robota spawalniczego, który w odpowiedni sposób reaguje na to zdarzenie. No, efekt jest taki, że ten koniec drutu nie spowoduje nam dalszych wad, złączy, tylko zatrzyma proces przed ich wystąpieniem. I monitorowanie parametrów procesu. Bardzo przydatna funkcja, już spotykana w poprzedniej generacji urządzeń Froniusa. Otóż każdy dostępny parametr procesu, który my ustawiamy przed spawaniem, dla każdego parametru możemy ustawić limity procentowo od zadanych wartości. I teraz przekroczenie tego limitu, na przykład napięcia prądu spawania czy natężenia prądu spawania, każde przekroczenie tego limitu góra-dół, możemy odpowiednio taki sygnał opisać w naszym programie spawania. On może dawać jedynie komunikat o tym, że takie coś się dzieje, a więc dawać sygnał do operatora czy głównego spawalnika, że coś może być nie tak, a może na przykład również zatrzymywać cały proces spawania. Drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o moją prezentację. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to zamierzam wypić kilka piw, a może nawet coś więcej, także przy tej okazji zachęcałbym do konwersacji. Dziękuję Państwu bardzo.